Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu videotesty.pl. Jestem Dawid. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawego produktu. Czegoś takiego jeszcze nie było na naszym kanale, a ja jeszcze nie miałem przyjemności recenzowania podobnego urządzenia dla Was. A jest to kamera IP, dokładnie jest to kamera od Edimaxa, model IC7001W. Zapraszam na jej recenzję. Przede wszystkim ta kamera IP jest to produkt dedykowany do użytku wewnętrznego. Ona tutaj nie posiada żadnych zabezpieczeń, które umożliwiłyby jej stosowanie na zewnątrz. Sama kamera jest lekka i również stosunkowo nieduża. Co do wielkości jej podstawy, to ta ma niecałe 10 cm. Natomiast wraz z kamerą w zestawie otrzymujemy tutaj taki, już Wam pokażę najlepiej po prostu, komplet montażowy, komplet akcesoriów, który umożliwia instalację tej kamery również w ten sposób na ścianie, a służy nam do tego gwint, to jest taki standardowy jak na przykład do statywu, ten jest również tutaj w uchwycie, dzięki czemu praktycznie bez żadnego problemu jesteśmy w stanie powiesić sobie tą kamerę również na ścianie. Bardzo mocno zastanawiałem, czy ta literka W na końcu odnosi się do wersji kolorystycznej tej kamery, czy też do faktu, że wspiera ona również standard Wi-Fi w standardzie N. Wygląd kamery Edimaxa może się podobać lub też nie, jest to tylko i wyłącznie kwestia gustu, natomiast co do jej wykonania, myślę, że każdy, kto tą kamerę będzie miał w rękach, zgodzi się ze mną, że jest to produkt wykonany solidnie, natomiast trzeba troszeczkę na niego uważać, a to chociażby z uwagi na ruchomą głowicę, która przy niewielkim ruchu również się trzęsie i nie sprawia to wrażenie najbardziej solidnej konstrukcji, jaka by mogła mieć miejsce. Z tyłu, moi drodzy, mamy antenkę, która umożliwia nam komunikację z naszą domową siecią Wi-Fi. Jej zysk tutaj jest niewielki, podejrzewam, że coś około 3 dB, nie więcej. Obok mamy diodę. Dioda, która sygnalizuje nam status urządzenia. Ona nas informuje nie tylko o zasilaniu, pracy, podglądzie, ale również pomaga nam chociażby przy konfiguracji naszej kamery. Obok port RJ45, który pozwala również na połączenie przewodowe z naszym punktem dostępu. Tutaj widzimy wejście mini jack 3,5 mm, ale to jest audio out. Mamy możliwość również tutaj podsłuchu kogoś, kto mówi nam coś z drugiej strony, ponieważ ta kamera umożliwia dwukierunkową transmisję audio. Port zasilający, do którego jest wpięty tutaj przewód od zasilacza, zewnętrznego zasilacza sieciowego. Oraz, moi drodzy, tutaj obok gniazda zasilającego przycisk WPS, który ułatwia nam nawiązanie połączenia z sieciami zabezpieczonymi. Żadnych więcej portów na samej kamerze nie ma. Pod spodem mamy gwint, cztery nóżki, na których opiera się urządzenie oraz szereg otworów wentylacyjnych. Natomiast ciekawszym elementem jest sama głowica, jej ruch oraz to, w jakim zakresie on się odbywa. Ja Wam zaraz pokażę, natomiast teraz zobaczcie to, co jest obok samego obiektywu. Mamy obiektyw, to nie jest obiektyw szerokokątny, jego rozdzielczość wynosi 0,3 megapiksela, jest to matryca CMOS, także rewelacji tutaj jakiejś nie ma, ale jak sami zobaczycie, jakość wideo jest wystarczająca. Najniżej mamy umieszczony mikrofon, mamy możliwość również podsłuchiwania tego, co się dzieje w danym pomieszczeniu. 8 diod podczerwieni, które pomagają nam tutaj widzieć w nocy oraz czujnik zmierzchu umieszczony na samej górze naszej kamery. Kamerę Edimaxa możemy kontrolować lokalnie przez przeglądarkę www, dedykowane programy dla systemów iOS oraz Android, a także z programem Windows Phone, ale też również przez przeglądarkę. Zobaczmy teraz na ruchy głowicy. To odbicie, które widzicie w tablecie, to nie jest odbicie ekranu, ale faktycznie wyświetlany obraz i widzicie tutaj kamerę. Przy okazji możecie zobaczyć opóźnienia, jakie ta kamerka posiada. Zobaczcie, tutaj ją sobie będę przekładał. O! Widzicie, teraz dopiero jest widoczny obraz, natomiast on zależy również od połączenia, ponieważ łącząc się przez www, przez MyDelink, przez MyEdimax, te opóźnienia są po prostu mniejsze. Zobaczmy teraz ruchy samej kamery. Jak widzicie, tutaj ta reakcja już jest dużo szybsza, a przy okazji możecie również na ekranie tabletu obserwować, jak kamera reaguje na balans bieli. I w tym momencie to już jest koniec możliwości obrotu po prostu głowicy tej kamery. I jedziemy sobie z powrotem. Zobaczcie, że ruch jest rejestrowany bardzo szybko.
355 stopni, moi drodzy. W takim zakresie ta kamera pozwala się obrócić głowicy w poziomie. Teraz ustawimy ją sobie troszeczkę bardziej na wprost i zobaczymy jej ruch w pionie, moi drodzy. Tutaj mamy możliwość zmiany ustawienia kamery o 120 stopni. To jest jej najniższe położenie, a położenie najwyższe praktycznie unosi obiektyw całkowicie do góry, natomiast czujnik światła nie jest zasłonięty. Sama aplikacja pozwala nam tutaj na konfigurację podstawowych parametrów, takich jak jasność, nasycenie, kontrast, jakość obrazu. Ta jest ustawiona na najwyższą, żeby nie było wątpliwości, oraz szybkość ruchu głowicy. Ta też może być tutaj zależna od naszego wyboru. Oprócz tego menu główne wyświetla nam bardzo ważną rzecz, a mianowicie adres fizyczny karty sieciowej tej kamery, ponieważ ten jest przydatny chociażby jeżeli logujemy się przez tutaj chmurę Maya D-Max. Przycisk aparatu umożliwia zrobienie zdjęcia. Te oczywiście dostępne jest później lokalnie, natomiast urządzenie pozwala również tutaj na konfigurację, która na przykład w przypadku wykrycia ruchu przez detekcję czujników od razu informuje nas o tym na e-mail lub wysyła też zrobione zdjęcie na serwer FTP. Strzałki oczywiście umożliwiają nam manipulację tutaj samą głowicą, a o aktywności tej funkcji wskazuje niewielka ikona na górze. No i przycisk informacyjny, mamy wyświetlane najważniejsze informacje, typ połączenia, rozdzielczość oraz ilość klatek generowanych w tym momencie przez naszą kamerę. O wiele bardziej rozbudowany jest natomiast cały panel administracyjny, który jest do naszej dyspozycji przez przeglądarki internetowe. Ja nie bez powodu odpaliłem Internet Explorer i Google Chrome, ponieważ zobaczcie, że w przypadku przeglądarki Microsoftu mamy o wiele większy wybór możliwości i tylko w przypadku przeglądarki Microsoftu dostępna jest również transmisja audio. Przy okazji zobaczcie, że tutaj opóźnienia są już minimalne, a sama kamera o wiele lepiej reaguje tutaj na zmiany balansu bieli. Do naszej dyspozycji również jest chmura. Chmura Edimaxa, która po wpisaniu najpierw numeru MAC urządzenia, następnie pozostałego adresu myedimax.com uruchamia nam przeglądarkę Java, która po wpisaniu oczywiście hasła, ponieważ każdy dostęp zdalny jest weryfikowany stosownym hasłem, umożliwia nam podgląd na całą sytuację oraz również konfigurację samego urządzenia. Tutaj opóźnienia są jeszcze mniejsze niż w przypadku przeglądarek internetowych, natomiast w przypadku korzystania zdalnie z tych funkcji, czyli na przykład jesteśmy na wakacjach, korzystamy sobie z podglądu na nasze mieszkanie, to tutaj to opóźnienie wynosi oczywiście już około kilku sekund. Mamy również możliwość podglądu pełnoekranowego. W tej chwili widzicie mnie w zasadzie. I kamerka również posiada czujnik zmierzchu, o tym wspominałem na wstępie. Nie wiem, czy będę w stanie Wam to zaprezentować, natomiast jeżeli jest odpowiednio ciepło, samo zakrycie czujnika tutaj niewiele się zdaje, trzeba mu zrobić ciemność taką bardziej, że tak powiem, ograniczoną, to po pewnym czasie włączają się diody. O, w tym momencie widzicie, włączył się tryb nocny, widać to na ekranie, a także jak teraz odchylę, to jeszcze przez moment świecą diody, które informują nas, że ten tryb jest aktywny. Powiem szczerze, że bez problemu te diody są w stanie oświetlić pomieszczenie takie normalne, powiedzmy, w bloku. Ja teraz z powrotem włączyłem dźwięk w komputerze, ponieważ wcześniej pewnie słyszeliście pogłos, teraz go jeszcze zwiększę. Słyszycie sprzężenie? To jest nic innego jak po prostu mój dźwięk, który rejestruje kamera, a słyszany tutaj w słuchawkach. Mamy również oczywiście możliwość regulacji poziomu dźwięku oraz głośności tej, którą możecie uzyskać po podłączeniu słuchawek do samej kamery. O, widzę, że teraz troszeczkę lepiej balans bieli jest złapany. Wchodzimy sobie do ustawień i tutaj możemy zmienić w przypadku przeglądarek również język na język polski. Mamy podstawowe ustawienia związane z siecią,
takie jak chociażby adres IP, brama, domyślne DNS-y i port. Domyślnym portem jest port 80, natomiast ja tutaj chcąc uzyskać dostęp zdalny, musiałem go zmienić i akurat sobie go zmienię na 2001, bez problemu to wszystko działa. Ustawienia bezprzewodowe łącznie z hasłem, mamy możliwość konfiguracji adresu DIN DNS i łączenia się nie przez chmurę Edimaxa, a właśnie przez DIN DNS. Data, godzina, ilość użytkowników, kamera również wspiera UPnP. Przechodzimy sobie dalej, nagrania. To jest, moi drodzy, o tyle ciekawe, że mamy możliwość rejestracji i wysyłania plików bezpośrednio na serwer, odpowiednio oczywiście skonfigurowane. Wykrywanie ruchu, możemy sobie je włączyć, możemy sobie definiować czas odstępu wykrywania. Mamy możliwość również wysyłania pliku na e-mail. Regiony wykrywania to jest dosyć ciekawa funkcja, ponieważ tych regionów może być kilka, nie tylko jeden. Możemy sobie je dowolnie definiować w bardzo prosty, graficzny sposób i tak określać obszar detekcji czujników. Jeżeli w którymś z tych obszarów nastąpi ruch, to kamera go zarejestruje i wyśle informacje na wcześniej zdefiniowany adres e-mail lub serwer FTP. Oczywiście czułością też możemy sobie sterować. Im wyższa czułość, tym oczywiście mniejszy ruch wystarczy do aktywacji czujnika i do wysłania odpowiedniego powiadomienia. Ruch, obrót kamery. Mamy tutaj możliwość sterowania tym, co w aplikacji, czyli jak szybko ten ruch ma się odbywać i w jakim zakresie. On nie jest całkowicie płynny, jak widzieliście. I tutaj mam dodatkowe informacje, m.in. o zdarzeniach systemowych oraz cały log, co, jak, gdzie i kiedy. Z tego całego testu, podobnie jak i teraz, kamera była włączona do wattomierza, a ja obserwowałem pobór mocy przez tą kamerę. Jak widzicie, w zasadzie również podczas oczywiście jej działania, ta jest tak niska, że urządzenie nawet tego nie rejestruje, jest poniżej progu pomiarowego 5 W. Prawdziwy test, ta kamera tak na dobrą sprawę przeszła nie tutaj w mieszkaniu, kiedy byłem na miejscu, ale podczas mojego wyjazdu na urlop nad morze. Ja byłem na drugim końcu Polski, można powiedzieć, a kamera u mnie w mieszkaniu w pokoju. Całość była ustawiona w takim miejscu, tutaj w tym pokoju zresztą, gdzie się znajdujemy, że dzięki bardzo szerokiemu zakresowi ruchowi głowicy mogłem monitorować tak na dobrą sprawę w pełni dwa pomieszczenia, a jeszcze miałem widok na korytarz oraz troszeczkę na to, co dzieje się w kuchni. Moi drodzy, jak oceniam tą kamerę, bo to jest tutaj w tym momencie najważniejsze. Powiem Wam szczerze, że sprawdzałem jej cenę już na początku, ponieważ bardzo przypadła mi do gustu. I co ciekawe, nie jest to kamera za nie wiadomo jak bajęską kwotę, ponieważ kupicie ją już za około 350 zł i moim zdaniem są to pieniądze całkiem rozsądne za urządzenie, które oferuje tyle możliwości. A co oferuje? Przede wszystkim tak, zakres i jakość obrazu, które bez problemu są nam w stanie posłużyć do zidentyfikowania, na przykład, nie daj Boże, odpukać z pracy jakiegoś przestępstwa. Jesteśmy w stanie monitorować jedną kamerą bez problemu całe pomieszczenie, mimo tego, że to nie jest obiektyw szerokokątny. Matryca CMOS, sensor tylko 0,3 megapiksela, matryca tylko 0,3 megapiksela, ale to jest, moi drodzy, jakość wystarczająca do tego, aby bez problemu ten obraz zarejestrować i był on w pełni użyteczny, przetestowany w praktyce. Kolejną dużą zaletą tej kamery to jest fakt, że ta obsługuje nie tylko połączenie przewodowe, ale również bezprzewodowe, więc wystarczy nam gniazdko, zwykłe gniazdko elektryczne i odpowiedni oczywiście zasięg naszych urządzeń tutaj dostępowych i wystarczy przepinać tą kamerę, gdzie tylko chcecie. Oczywiście mamy również zestaw montażowy, który umożliwi nam instalację tej kamery również na ścianach, co z kolei eliminuje konieczność stawiania jej na różnego rodzaju półkach czy tego typu innych elementach wyposażenia wnętrz. Bez problemu mamy również oczywiście śrubki w zestawie, możemy ją sobie przykręcić gdzieś w górnym narożniku i w ten sposób monitorować też praktycznie całe mieszkanie. Co do możliwości alarmów i przekazania wiadomości o nich. Tutaj Edimax przygotował zarówno możliwość konfiguracji DIN DNS, wysyłania powiadomień, wysyłania tych alertów na e-mail, na serwer FTP z już zrobionymi oczywiście zdjęciami, a także udostępnił nam swoją chmurę MyEdimax, gdzie po wpisaniu najpierw adresu MAC kamery, a następnie adresu MyEdimax
Mamy też możliwość podglądu, dzięki czemu to, że jest wsparcie tylko dla aplikacji iOS, dla systemów iOS oraz Android, mamy możliwość korzystania także z systemów Windows Phone i nie tracimy tak na dobrą sprawę nic z funkcjonalności. Co do opóźnień, oczywiście w sieci lokalnej one są w zasadzie minimalne, natomiast w przypadku oddalenia korzystania z innej sieci dużo zależy od naszego internetu, ale te wynoszą maksymalnie kilka sekund. Z większymi opóźnieniami się po prostu nie spotkałem. Moi drodzy, panel administracyjny, ten, który jest dostępny przez WWW, jest w pełni spolszczony, podobnie jak w przypadku korzystania z chmury MyEdimaxa. Było słodko, były plusy, czas teraz na wadę. Ja wspomniałem, że wykonanie tej kamery jest dobre i tak jest, ale to jest tylko wykonanie dobre, ponieważ są elementy, tak jak chociażby głowica, gdzie można mieć wrażenie, że ta przy jakimś mocniejszym ruchu, niechcąco oczywiście, może się uszkodzić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, do której bym się troszeczkę tutaj przyczepił, to jest fakt, że ta kamera nie ma wśród akcesoriów na przykład elementów umożliwiających instalację jej na zewnątrz. Szkoda, ponieważ to ogranicza jej funkcjonalność tylko i wyłącznie do pomieszczeń. Kolejna rzecz to jest antena. Jest fajnie, ta antena jest nieduża, nie wystaje poza urządzenie, jest ok. Natomiast moim zdaniem przydałaby się tutaj możliwość wymiany tej anteny i zastosowanie nie połączenia na stałe, ale normalnego gwintu, który umożliwi nam instalację anten zakupionych osobno o większym zysku niż ta, która jest tutaj w zestawie. No i moi drodzy, ocena końcowa Adimax IC7001W. Ta kamera moim zdaniem na podstawie testów zasługuje tutaj na pełne 5 gwiazdek, nie mam większych uwag. Są pewne elementy, są pewne niedociągnięcia oczywiście, które można by poprawić i które pewnie producent w przyszłości poprawi. Może nie wszystkie od razu, ale z czasem. A już dzisiaj jest to urządzenie w pełni funkcjonalne, które myślę, że zadowoli naprawdę wielu jej nabywców. Ode mnie to jest na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach. A jak chcecie więcej, zapraszamy na nasze forum wideotesty.pl. Tam znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania.